Cześć, witajcie na moim kanale. Przychodzę do was z holem. Jest to paczka z Opusa, moja pierwsza ogólnie. I jest tu parę rzeczy i jest w końcu dobre jedzenie dla kotów. Więc zacznijmy od przysmaków dla psa. Są to przysmaki... Są z Boscha? Tak, z Boscha. O, takie jabłkowe. Nie pamiętam ile kosztowało, ale ceny będą wam się wyświetlać na ekranie. Dalej. Jedne przysmaki takie z Barco. To są dwa różne ogólnie. I drugie. One były na przycenie jakieś, więc też będziecie mieli ceny gdzieś na ekranie. U mnie te stałe. Kolejny jest szampon dla psa z Bebher. Taki dla szczeniąt. Czemu kupiłam dla szczeniąt? Bo inny był tylko dla psów chyba tam białych. Mój pies nie jest biały, jak wiecie, więc uznałam, że kupię taki dla szczeniąt, bo jest taki zwykły i jest też delikatniejszy. Kolejną rzeczą jest smycz. Smycz taka czerwona, dwumetrowa. Macie etykietkę. On też był w miarę tania, więc też mu dlatego wziąłam, żeby mieć do darmowej wysyłki. Solidny w miarę karabinczyk, drugi do przepinania. Można sobie zrobić uchwyt, więc spoko. I właśnie kupiłam dla Luny. I dwie najważniejsze rzeczy, które tylko pod, dla nich robiłam tę paczkę. Są to karmy dla kotów, które muszę wyjąć. Jedna karma jest z Maka. Już jedna karma, no jedna ta, ten sześciopak. Jest to smak Duck Pur Cayenne Chicken. A druga to jest kręga, czy tam jak wam się czyta. To jest, bo nie wiem, jest polepsane, ale to jest lamp and chicken. Tak mi się wydaje, więc ogólnie to otworzę raczej i wam pokażę. I tak to wygląda, to ile mam tych puszek. Szampon. Przysmaki z Boscha. Smycz. I te dwa przysmaki. Więc to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film wam się podobał, bo trochę mnie nie było, ale mam nadzieję, że to przeżyjecie i mi wybaczycie, więc pa pa!